Bardzo się cieszę powitać Was na kanale Zrobiono Ręcznie Opłowem i z Wami jak zwykle Klena. Lubię przerabiać stare rzeczy i dawać im nowe życie. Zapewne kto nie pierwszy raz na moim kanale wiecie, że kroję, tnę, składam z kilku rzeczy jedną, wyciągam rzecz, która już nam się znudziła i robię z tego coś ciekawego. To, co będę nosić, to, co jest aktualne i do tego też namawiam każdego, kto ogląda te wideo. Nie spieszmy się wyrzucać stare rzeczy, nie spieszmy się. Ogrom pracy, który jest włożony w wykonanie tych rzeczy, naprawdę nie można podsumować jednym zdaniem, więc szczególnie materiały naturalne nigdy nie wyrzucam, tylko wykorzystuję wielokrotnie. Nie tylko dlatego, że szkoda mi pieniądze i nie mogę kupić inną rzecz. Mogę, ale po prostu patrzę na ten problem globalnie i czasami zawalamy się starymi rzeczami, na pewno każdy z Was ma pewną szafę, a może nie jedną, rzeczy, które leżą nieużywane. Więc po to jest ten kanał i do tego Was wszystkich namawiam. Przerabiajmy, zmieniamy nasze rzeczy w nowe, aktualne, modne, takie, które by Wam odpowiadały i dawały satysfakcję. Poza tym proces twórczy to jest zawsze radość, dziewczyny, także ja nie jestem krawcową, nie jestem szwaczką, jestem artystką zresztą, ale ten proces twórczości daje mi tyle satysfakcji, to tak jakbym na scenie śpiewała w tym czasie. Naprawdę, naprawdę uwierzcie mi. No i dzisiaj chcę pokazać kolejną sukienkę, którą zrobiłam oczywiście z recyklingu, czyli wykorzystałam kilka rzeczy do zrobienia tej sukienki. Zawsze, kiedy zaczynam coś robić, najpierw jakby dobieram rzeczy, które pasują mi kolorystycznie, gatunkowo, żeby tekstura była podobna, chociaż styl boho, którym preferuję mieć swoje rzeczy, na pewno Wy też, bachinistki moje, pozdrawiam Was wszystkich, pozwala właśnie łączyć rzeczy, które się nie łączą tak w normalnym układzie. Ale możemy połączyć na przykład futro z koronką, skórę z szyfonem, nie ma znaczenia. Styl boho, styl dla artystów, dla bohemy i mamy prawo połączyć te rzeczy, które na pierwszy rzut oka się nie łączą. Łączcie, nie bójcie się. Ale mimo wszystko, żeby praca była dla mnie łatwiejsza, to dobieram materiały, żeby można było w jednym wyrobie jakoś to zszyć, wykorzystać, chyba że jakieś ozdoby robimy. No i coś o tej sukience powiem. To jest dosyć długa sukieneczka. Fason, powtarzam, już raz opowiadałam Wam o tym fasonie, wszędzie jest ten sam. Nie ma tu jakichś wszewek, nie ma nic skomplikowanego. Górna część jest prosta, ścięta tutaj 3 cm na dole. Tutaj wykorzystałam właśnie rękawki z jakiejś tam, nie wiem, sukienki starej. I to znaczy nie była to sukienka, nie były to rękawy, była to sukienka, ale z tej sukienki powstały rękawki i falbanka na dole. No i reszta, tak jak widzicie, pokażę może z bliska. Przód zrobiłam panel w technice patchwork, jest ściegane, to zobaczycie z bliska. I ten panel cały posłużył mi później za bazę do stworzenia tej sukienki, ponieważ
ten panel, który zrobiony w technice patchwork, jest nabrany z różnych resztek, z różnych małych kawałeczków, które u mnie zostały z innych projektów, no to to jakby się prosiło, żeby ta sukienka była też taka barwna, kolorowa w nawiązaniu do tej bazy. Więc dobrałam kolory, które ewentualnie pasowałyby do tej podstawy. Zazwyczaj lubię wykorzystywać ręczniki, ale ręcznik w tej sytuacji nie wykorzystuję, tylko panel nabrany w patchwork. To dobrałam kolory, które mi pasowały. I tutaj, właśnie tutaj tył pokażę wam, ja na sobie też wam pokażę, ale najpierw opowiem, jak to zrobiłam. I właśnie tutaj są, tak jak powiedziałam, sukienka jakaś letnia, są dżinsy, znaczy nie dżinsy, to są lniane spodnie, tu nawet widzicie kieszonki. Tutaj są jedna właśnie taka spucienka serweta. To są koronka zrobiona na szydełku. Elementy moje, kwadraciki, babunie, które wykorzystuję praktycznie wszędzie, bardzo to lubię. No, rękaw taki zrobiłam właśnie z jakiejś tam sukienki letniej. Z przodu też te kwadraciki naszyte, trochę dżinsu, nawet je lubię wykorzystywać właśnie denim. I w technice boro jest zrobiony chociażby jeden element. Do tego jest właśnie skórzana lejpla. Że ta rzecz zrobiona ręcznie, no i trochę koronki też z innego projektu, też kieszeń z jeansu. Słuchajcie, no dla tych, kto nie robił nigdy takich rzeczy, dziewczyny, zacznijcie od czegoś łatwiejszego, bo tutaj chociażby panel właśnie patchworkową, no zabiera dużo czasu, bo ona jest zrobiona na bazie, kiedyś wam pokażę właśnie, jak to się robi, ona się robi na takiej bazie, później ją trzeba właśnie prześcigać wszystko, no jest trochę skomplikowane, ale jeżeli weźmiecie za osnowy gotowy kawałek materiału albo ręcznik, z którym łatwiej jest zrobić, to resztę dostosować będzie o wiele łatwiej. Ale bierzcie, próbujcie, bo napisała mi jedna dziewczyna, że próbuje, ale to jest bardzo trudne i nie tak łatwo, jak się wygląda. Ale jeżeli nawet pierwsza sukienka nie wyjdzie tak, jak wam by się chciała, druga, trzecia, piąta, dziesiąta, będzie ok. Nie możemy się poddawać. Ja też nie jestem krawcowa. Dziewczyny, intuitywnie, korzystując tylko swoimi nawykami, które nabyła w trakcie życia i gustem artystycznym, co podpowiada mi, co i jak zrobić, skombinować. Nie stosuję specjalnie jakichś zasad, po prostu robię tak, jak chcę. Lubię być barwna, kolorowa, lubię się wyróżniać i nie lubię się chować za plecami innych ludzi. Zawsze jestem z przodu, byłam taka od dzieciństwa, co pamiętam, w szkole też, wszędzie mnie było pewno i ja się tego nie boję. Ja lubię dawać pozytywną energię, jestem optymistyczną osobą i zawsze tą energią dzielę się. A żeby ją się dzielić, to nie mogę się chować za kogoś, dlatego jestem zawsze widoczna. Proszę, korzystajcie. Kolejny pomysł, który wam daję do zrobienia, możecie sobie wykorzystać. Dziewczyny, tak jak mówię, patrzcie wideo, nastawiajcie, róbcie stop. Możecie sobie zrobić na przykład taki zarys, jak chcecie zrobić, bo ja już nie robię żadnych zarysów, robię tak jak tnę, przeszywam, tu dokładam i tyle. Zróbcie sobie zarys, nawet z jednej z moich sukienek, proszę bardzo, daję wam te pomysły za darmo, korzystajcie. Będę ogromnie się cieszyć, jeżeli któryś raz napiszecie mnie, że zrobione, jest ok, udało się. Powodzenia wam życzę, róbcie. No i jeszcze chciałam jedno też zdanie powiedzieć na temat ozdoby farbą. Bo ja wam kiedyś w którymś z filmików pokazywałam, że kupiłam sobie farby do tkaniny i skóry.
natury, no i próbuję takie twórcze elementy stosować tutaj. I tutaj właśnie znalazłam oczywiście w translatorze, bo japońskiego nie znam, ale chciałam właśnie zrobić, nawiązać to do klimatu japońskiego. Tak mi ta sukienka się skojarzyła. I tutaj napisałam, tutaj na dole to mój znak, poelem, a to jest po japońsku napisane zrobiono ręcznie. Taki tradycyjny, taki neutralny napis, nie jakieś tam dziwactwo, tylko zrobiono ręcznie. Więc zrobiono to farbą, która jest trwała i próbuję takie elementy też stosować w swojej pracy, w swoim projekcie. No i tu z tyłu, tak jak pokazywałam jeszcze, to nawet kołnierzek wykorzystałam od któregoś z projektów. Dwa guziki i tutaj ten napis, który zrobiłam, OLM. No i wszystko możemy zastosować, trochę koronki, trochę płótna. Wszystko, co macie pod ręką, stosujemy do zrobienia takich sukienek. A teraz pokażę Wam tą sukienkę na mnie, jak wygląda. I chcę podziękować za to, że wchodzicie na mój kanał, że oglądacie, wstawiacie mi lajki, piszecie komentarze. Wciąż czekam na Was i mam nadzieję, że będziemy się spotykać nie jeden raz. Wszystkich Was pozdrawiam serdecznie, wszystkich Was kocham i do zobaczenia w następnym wideo. Pa, pa!